Księga Ezechiela, rozdział 40. W 25 roku naszego wygnania, na początku roku, 10 dnia miesiąca, 14 lat po zburzeniu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie ręka Pana i zaprowadził mnie tam. W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi Izraela i postawił na bardzo wysokiej górze, na której było coś jakby budowa miasta na południu. I zaprowadził mnie tam, a oto mąż, który z wyglądu był jakby ze spiżu, miał lniany sznur w ręku i pręt mierniczy, a stał w bramie. I przemówił do mnie ten mąż: Synu człowieczy, popatrz swymi oczami, słuchaj swymi uszami i weź sobie do serca wszystko, co ci pokażę. Po to bowiem zostałeś tu przyprowadzony, aby ci to pokazać. Oznajmij wszystko, co widzisz, domowi Izraela. I oto mur otaczał dom ze wszystkich stron dokoła, a w ręku tego męża był pręt mierniczy na 6 łokci, liczonych jako łokieć i szerokość dłoni. I wymierzył grubość budowli, 1 pręt i wysokość 1 pręt. Potem wszedł do bramy, która była zwrócona ku wschodowi, wszedł po schodach i zmierzył próg bramy, 1 pręt szerokości, a drugi próg miał 1 pręt szerokości. Każda wnęka miała 1 pręt długości i 1 pręt szerokości, a między wnękami był odstęp na 5 łokci. Próg bramy obok przedsionka bramy od wewnątrz wynosił 1 pręt. I zmierzył przedsionek bramy od wewnątrz 1 pręt. Zmierzył też przedsionek bramy 8 łokci, a jej filary 2 łokcie. Przedsionek bramy był wewnątrz. Wnęki bramy wschodniej były 3 z jednej i 3 z drugiej strony. Wszystkie 3 miały ten sam wymiar. Jeden wymiar miały też filary po obu stronach. Zmierzył też szerokość wejścia bramy 10 łokci, a długość bramy 13 łokci. Przed wnękami była także przegroda na 1 łokieć. 1 łokieć miała też przegroda po drugiej stronie. Każda wnęka miała po 6 łokci z jednej i 6 łokci z drugiej strony. Potem zmierzył bramę od dachu jednej wnęki aż do dachu drugiej. Szerokość była na 25 łokci, a drzwi były naprzeciwko siebie. I uczynił filary na 60 łokci, a każdy filar na dziedzińcu u bramy wokoło miał 1 miarę. A od fasady bramy wejściowej do fasady przedsionka wewnątrz bramy było 50 łokci. Były też wąskie okna we wnękach, przy filarach wewnątrz bramy dokoła, a także przy przedsionkach. Dokoła od wewnątrz były okna, a na filarach były palmy. Potem przyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny, a oto znajdowały się tam komory i posadzka uczyniona na dziedzińcu zewsząd dokoła. 30 komór było na tej posadzce. A posadzka była wzdłuż bram odpowiednio do długości bram. Była to posadzka dolna. Potem zmierzył odległość od fasady bramy dolnej do fasady bramy dziedzińca wewnętrznego z zewnątrz, 100 łokci w kierunku wschodnim i północnym. Zmierzył też długość i szerokość bramy północnej na dziedzińcu zewnętrznym. Miała 3 wnęki z jednej i 3 z drugiej strony. Jej filary i przedsionki miały taki sam wymiar jak pierwsza brama, 50 łokci długości i 25 łokci szerokości. Jej okna, przedsionek i palmy miały taki sam wymiar jak brama wschodnia. Po 7 stopniach wchodziło się do niej, a jej przedsionek był tuż przed schodami. Brama dziedzińca wewnętrznego była naprzeciwko bramy północnej, jak brama wschodnia, i zmierzył od bramy do bramy 100 łokci. Potem zaprowadził mnie w stronę południa. Oto była brama południowa i zmierzył jej filary i przedsionek miały te same wymiary. Miała ona, podobnie jak jej przedsionek, okna wokoło, tak jak tamte okna. Miała 50 łokci długości i 25 łokci szerokości. Prowadziło do niej 7 stopni, a jej przedsionek był przed nimi. Miała ona palmy na filarach z jednej i z drugiej strony. Była też brama południowa na dziedzińcu wewnętrznym i zmierzył od bramy do bramy w stronę południa 100 łokci. Potem zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przez bramę południową i zmierzył bramę południową. Miała te same wymiary. A jej wnęki, jej filary i jej przedsionek miały te same wymiary.
Miała ona również, jak i jej przedsionek, okna wokoło. Miała 50 łokci długości i 25 łokci szerokości. Dokoła był przedsionek na 25 łokci długości i 5 łokci szerokości, a jej przedsionek był na dziedzińcu zewnętrznym, a na jej filarach były palmy. Prowadziło do niej 8 stopni. Zaprowadził mnie też na dziedziniec wewnętrzny w stronę wschodu i zmierzył bramę. Miała te same wymiary. Jej wnęki, jej filary i jej przedsionek miały te same wymiary. Miała ona również, tak jak jej przedsionek, okna wokoło. Miała 50 łokci długości, 25 łokci szerokości, a jej przedsionek był na dziedzińcu zewnętrznym, a na jej filarach były palmy po obu stronach. Prowadziło do niej 8 stopni. Potem zaprowadził mnie do bramy północnej i zmierzył ją. Miała te same wymiary. Jej wnęki, jej filary i jej przedsionek, a także jej okna wokoło. Jej długość wynosiła 50 łokci, a jej szerokość 25 łokci. Jej filary były na dziedzińcu zewnętrznym, a na jej filarach były palmy po obu stronach. Prowadziło do niej 8 stopni. Były też komory i wejście do nich przy filarach bram. Tam obmywano ofiarę całopalną. W przedsionku bramy były dwa stoły po jednej stronie i dwa stoły po drugiej stronie, na których zabijano ofiarę całopalną, ofiarę za grzech i ofiarę za przewinienie. Na stronie zewnętrznej przy wejściu bramy północnej były dwa stoły, także i po drugiej stronie, która jest przy przedsionku bramy, były dwa stoły. Cztery stoły z jednej i cztery stoły z drugiej strony, z boku bramy. Wszystkich stołów, na których zabijano ofiary, było 8. Te cztery stoły do całopalenia były z kamienia ciosanego, długie na 1,5 łokcia, szerokie na 1,5 łokcia i wysokie na 1 łokieć. Na nich kładziono sprzęt do zabijania ofiary całopalnej i innych ofiar. Wokoło były też przymocowane haki o grubości jednej dłoni, a mięso leżało na stołach dla ofiar. Na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, były komory dla śpiewaków. Jeden rząd był z boku bramy północnej, zwrócony w kierunku południa. Drugi rząd był z boku bramy wschodniej, zwrócony w kierunku północy. I powiedział do mnie: te komory, które są zwrócone w kierunku południa, są dla kapłanów, którzy pełnią straż w domu. Te zaś komory, które są zwrócone w kierunku północy, są dla kapłanów, którzy pełnią straż przy ołtarzu. Są to synowie Sadoka, którzy spośród synów Lewiego zbliżają się do Pana, aby mu służyć. I zmierzył dziedziniec. Długość wynosiła 100 łokci, szerokość 100 łokci. Był to kwadrat, a ołtarz był przed domem. Potem wprowadził mnie do przedsionka domu i zmierzył filary przedsionka. 5 łokci z jednej i 5 łokci z drugiej strony. Szerokość bramy wynosiła 3 łokcie z jednej i 3 łokcie z drugiej strony. Długość przedsionka wynosiła 20 łokci, a szerokość 11 łokci. Wstępowało się do niego po stopniach. Były też kolumny przy filarach, jedna z jednej, druga z drugiej strony. Rozdział 41. Potem wprowadził mnie do świątyni i zmierzył filary. 6 łokci wynosiła szerokość z jednej strony i 6 łokci szerokość z drugiej strony, według szerokości przybytku. A szerokość drzwi wynosiła 10 łokci, a boczne ściany wejścia miały 5 łokci z jednej i 5 łokci z drugiej strony. I zmierzył jej długość 40 łokci, a jej szerokość 20 łokci. Następnie wszedł do wnętrza i zmierzył filary przy wejściu 2 łokcie, drzwi 6 łokci, a szerokość drzwi 7 łokci. Zmierzył też długość 20 łokci, jego szerokość 20 łokci odpowiednio do świątyni i powiedział do mnie: to jest miejsce najświętsze. Potem zmierzył mur domu 6 łokci, a szerokość każdej bocznej komory 4 łokcie wokół całego domu. Boczne komory znajdowały się na trzech poziomach, jedna nad drugą w izbie 30. Wchodziły one w mur otaczający dom, aby komory na nim się opierały, ale nie opierały się na murze domu. I rozszerzały się boczne komory dookoła domu odpowiednio do wzrastającej wysokości, gdyż mur dookoła domu tracił na grubości. Dlatego szerokość domu wzrastała od najniższych komór do najwyższych.
do których się wchodziło schodami poprzez te środkowe. Widziałem też wysokość domu dookoła i fundament tych komór, a miał pełny pręt 6 łokci. Grubość zewnętrznego muru bocznych komór wynosiła 5 łokci, a przed komorami, które były przy domu, pozostała wolna przestrzeń. A między komorami i komórkami odległość wynosiła 20 łokci wszędzie wokół domu. A drzwi bocznych komór wychodziły na wolną przestrzeń. Jedne drzwi na północ, a drugie na południe. Szerokość tej wolnej przestrzeni wynosiła 5 łokci wszędzie dookoła. A budowla, która była poza obszarem wyznaczonym na stronie zachodniej, miała szerokość 70 łokci. Mur tej budowli miał grubość 5 łokci wszędzie wokoło i jej długość wynosiła 90 łokci. Potem zmierzył dom, miał długość 100 łokci, a obszar wyznaczony, budowla i jej mury miały długość 100 łokci. Także szerokość fasady domu oraz obszaru wyznaczonego od strony wschodniej wynosiła 100 łokci. Zmierzył też długość budowli przed obszarem wyznaczonym, która była za nim, także i jej krużganki z jednej i z drugiej strony i wynosiła 100 łokci, a tak samo było z wewnętrzną świątynią wraz z przedsionkami dziedzińca. Progi, wąskie okna, krużganki w około trzech stron naprzeciwko progu pokryte były deskami dookoła, od ziemi aż do okien, a okna były pokryte deskami. Od wierzchu drzwi aż do wewnętrznej i zewnętrznej strony domu i cały mur wszędzie dookoła, wewnątrz i zewnątrz, dobrze wymierzony. Tak oto były wykonane cherubiny i palmy. Każda palma była między dwoma cherubinami, a każdy cherubin miał dwie twarze. Twarz ludzka była zwrócona w stronę palmy z jednej strony, a twarz młodego lwa zwrócona w stronę palmy z drugiej strony. Tak wykonano to w całym domu wszędzie wokoło. Od ziemi aż ponad wejście były wyrzeźbione cherubiny i palmy, także na ścianie świątyni. Filary świątyni były czworokątne, a wygląd miejsca najświętszego był jak wygląd świątyni. Ołtarz drewniany był wysoki na 3 łokcie i szeroki na 2 łokcie. Jego rogi, jego podstawa i jego ściany były z drewna. Wtedy powiedział do mnie: to jest stół, który stoi przed Panem, a świątynia i miejsce najświętsze miały podwójne drzwi. A drzwi były dwuskrzydłowe, miały dwa skrzydła obrotowe. Dwa skrzydła miały jedne drzwi i dwa miały drugie. A wykonano na nich, na tych drzwiach świątyni, cherubiny i palmy, tak jak wykonano je na ścianach. Były także drewniane belki nad przedsionkiem na zewnątrz. Na wąskich oknach były palmy po obu stronach, na bokach przedsionka, także na bocznych komorach domu i na belkach. Rozdział 42. I wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny w kierunku północy i wprowadził mnie do tych komórek, które stały naprzeciwko obszaru wyznaczonego i naprzeciwko budowli od strony północy. Ich długość od strony północnych drzwi wynosiła 100 łokci, a ich szerokość 50 łokci. Naprzeciw dziedzińca wewnętrznego, który miał 20 łokci, i naprzeciw posadzki dziedzińca zewnętrznego były krużganki naprzeciw krużganków na trzech poziomach, a przed komórkami było przejście szerokie na 10 łokci wewnątrz i ścieżka do nich na jeden łokieć, a ich drzwi były od północy. A górne komórki były węższe, ponieważ ich krużganki były szersze od tych w dolnej i środkowej części budowli. Były bowiem trzypiętrowe, ale nie miały słupów jak słupy dziedzińców, dlatego były węższe niż dolne i środkowe, począwszy od ziemi. A mur, który był na zewnątrz, naprzeciw tych komórek, w kierunku dziedzińca zewnętrznego przed komórkami, miał 50 łokci długości. Długość bowiem komórek, które były na dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła 50 łokci, a tych przed świątynią 100 łokci. A poniżej tych komórek było wejście od wschodu, przez które wchodzi się do nich dziedzińca zewnętrznego. Na szerokości muru dziedzińca od strony wschodniej, naprzeciw obszaru wyznaczonego i naprzeciw budowli były także komórki, a ścieżka przed nimi była taka sama jak ścieżka tamtych komórek, które znajdowały się po stronie północnej. Miały taką samą długość i taką samą szerokość. Takie same były ich wyjścia, ich drzwi oraz ich układ.
a drzwi do tych komórek, które były po stronie południowej, były podobne do drzwi na początku przejścia, właśnie tego przejścia przed murem w stronę wschodu, którędy się do nich wchodzi. Wtedy powiedział do mnie: komórki północne i komórki południowe, które są przed obszarem wyznaczonym, to komórki święte, gdzie kapłani, którzy zbliżają się do Pana, będą jadali najświętsze rzeczy. Tam będą kłaść rzeczy najświętsze, ofiary z pokarmów, ofiary za grzech i ofiary za przewinienie. Jest to bowiem miejsce święte. Gdy kapłani wejdą tam, nie wyjdą ze świątyni na dziedziniec zewnętrzny, ale tam złożą swoje szaty, w których służyli, bo są święte. I założą inne szaty i wtedy będą mogli zbliżyć się do tego, co należy do ludu. A gdy ukończył mierzenie domu wewnętrznego, wyprowadził mnie w stronę bramy, która była zwrócona na wschód, i zmierzył zewsząd dookoła. Prętem mierniczym zmierzył stronę wschodnią 500 prętów wokoło według pręta mierniczego. Zmierzył także stronę północną 500 prętów wokoło według pręta mierniczego. I zmierzył stronę południową 500 prętów mierniczych. Potem obrócił się na stronę zachodnią i zmierzył 500 prętów według pręta mierniczego. Zmierzył po czterech stronach mur zewsząd dookoła, długi na 50 prętów i szeroki na 500 prętów, aby oddzielić miejsce święte od pospolitego. Rozdział 43. Potem zaprowadził mnie do bramy, która była zwrócona w kierunku wschodnim. Oto chwała Boga Izraela przybyła od wschodu i jego głos był jak szum wielkich wód, a ziemia jaśniała od jego chwały. A to widzenie, które miałem, było podobne do tego widzenia, które miałem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto. Widzenie podobne do tego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. Gdy chwała Pana weszła do domu przez bramę wschodnią, wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały Pana. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie z domu, a jakiś mąż stał obok mnie i powiedział do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce dla moich stóp, gdzie będę mieszkać pośród synów Izraela na wieki. Dom Izraela już nie zbezcześci mojego świętego imienia, ani on, ani jego królowie, przez swój nierząd i przez zwłoki swych królów na wyżynach. Gdy kładli swój próg obok mojego progu, swoje odrzwia obok moich odrzwi i ścianę między mną a sobą, zbezcześcili bardzo moje święte imię przez swoje obrzydliwości, które popełniali. Dlatego zniszczyłem ich w swoim gniewie. Ale teraz niech oddalą ode mnie swój nierząd i zwłoki swoich królów, a zamieszkam wśród nich na wieki. Ty, synu człowieczy, powiedz domowi Izraela o tym domu, aby się wstydzili swoich nieprawości, niech sobie wymierzą jego plan. A jeśli się zawstydzą wszystkiego, co uczynili, wtedy opisz im wygląd tego domu, jego układ, jego wyjścia i wejścia, cały jego kształt i wszystkie jego ustawy, cały kształt i wszystkie jego prawa. Zapisz to przed ich oczami, aby przestrzegali całego jego kształtu i wszystkich jego ustaw i czynili je. A takie jest prawo tego domu. Na szczycie góry cały jego obszar wszędzie dookoła ma być bardzo święty. Oto takie jest prawo tego domu. I takie są wymiary ołtarza w łokciach liczonych na łokieć i cztery palce. Jego podstawa wysoka na łokieć i szeroka na łokieć, a obramowanie na jego brzegu wokoło ma wynosić 1 piędź. Taka będzie górna część ołtarza. Od podstawy na ziemi aż do dolnego odstępu 2 łokcie, a 1 łokieć szerokości od mniejszego odstępu do większego odstępu 4 łokcie, a 1 łokieć szerokości. Ale sam ołtarz ma mieć 4 łokcie wysokości, a z ołtarza w górę 4 rogi. A ołtarz ma mieć 12 łokci długości i 12 szerokości, ma być czworokątny po 4 swoich bokach. Górny odstęp ma mieć 14 łokci długości i 14 szerokości po 4 bokach, a obramowanie wokół niego ma być na 0,5 łokcia. Jego podstawa na łokieć wokoło i jego stopnie skierowane ku wschodowi. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg, to są ustawy ołtarza na dzień, w którym zostanie zbudowany,
aby na nim składać całopalenia i skrapiać go krwią, a kapłanom, lewitom, którzy są z potomstwa Sadoka i zbliżają się do mnie, aby mi służyć, mówi Pan Bóg, dasz młodego cielca na ofiarę za grzech. Wtedy weźmiesz z jego krwi i nałożysz na cztery rogi, na cztery narożniki odstępu i na obramowanie wokoło. W ten sposób oczyścisz go i poświęcisz. Potem weźmiesz tego cielca za grzech i spalisz go w oznaczonym miejscu domu poza świątynią. A drugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę za grzech i oczyszczą ołtarz, tak jak oczyścili go cielcem. A gdy dokonasz oczyszczenia, będziesz ofiarowywać młodego cielca bez skazy i barana z trzody bez skazy. Gdy je ofiarujesz przed Panem, kapłani rzucą na nie sól i złożą je na całopalenie dla Pana. Przez 7 dni codziennie będziesz składał kozła na ofiarę za grzech. Ma być przygotowany także młody cielec i baran z trzody bez skazy. Przez 7 dni będą oczyszczać ołtarz i poświęcać go, i poświęcą się. A po upływie tych dni, dnia 8 i w następne, kapłani będą składali na ołtarzu wasze całopalenia i ofiary pojednawcze i przyjmę was łaskawie, mówi Pan Bóg. Rozdział 44. Potem zaprowadził mnie w stronę bramy świątyni zewnętrznej, która była zwrócona ku wschodowi, a była zamknięta. I Pan powiedział do mnie, ta brama będzie zamknięta i nie będzie otwierana, ani nikt nie będzie przez nią wchodził. Pan bowiem, Bóg Izraela, wszedł przez nią i dlatego będzie zamknięta. Jest dla księcia, jedynie książę będzie zasiadać w niej, aby jeść chleb przed Panem. Będzie wchodził przez przedsionek tej bramy i tą samą drogą będzie wychodził. Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną do przedniej strony domu i spojrzałem, a oto chwała Pana napełniła dom Pana i upadłem na twarz. A Pan powiedział do mnie, Synu Człowieczy, zwróć uwagę, patrz swoimi oczami i słuchaj swoimi uszami wszystkiego, co Ci powiem o wszystkich ustawach domu Pana i o wszystkich jego prawach. Zwróć uwagę na wejście do domu i na wszystkie wyjścia ze świątyni. I powiedz buntownikom, domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, dosyć już wszystkich waszych obrzydliwości, domu Izraela. Wprowadziliście tu cudzoziemców nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele, aby przebywali w mojej świątyni i zbezcześcili mój dom, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew. Oni łamali moje przymierze przez wszystkie wasze obrzydliwości. A nie pełniliście straży przy moich świętych rzeczach, ale ustanowiliście sobie stróżów nad moją służbą w mojej świątyni. Tak mówi Pan Bóg, żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele nie wejdzie do mojej świątyni, żaden spośród cudzoziemców, którzy są wśród synów Izraela. Także i lewici, którzy się oddalili ode mnie, gdy Izrael błądził i odszedł ode mnie ze swoimi bożkami, obciążą się swoją nieprawością. Lecz będą sługami w mojej świątyni, pełniąc obowiązki przy bramach domu i będą służyć przy domu, będą zabijać ofiary na całopalenie i ofiary dla ludu i będą stać przed nimi, aby im służyć. Ponieważ służyli im przed ich bożkami i byli dla domu Izraela przyczyną upadku w nieprawość, podniosłem rękę przeciwko nim, mówi Pan Bóg, i obciążą się swoją nieprawością. Nie będą się zbliżać do mnie, aby sprawować mi urząd kapłański, i nie będą zbliżać się do moich świętych rzeczy ani do najświętszych, ale poniosą swoją hańbę i obrzydliwości, które popełnili. Dlatego ustanowię ich stróżami porządku domu, do każdej posługi i do wszystkiego, co będzie w nim wykonywane. Lecz kapłani, lewici, synowie Sadoka, którzy pełnili straż w mojej świątyni, gdy synowie Izraela odeszli ode mnie, oni zbliżą się do mnie, aby mi służyć, i staną przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Pan Bóg. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i będą przystępować do mego stołu, aby mi służyć i pełnić moją służbę. A gdy będą mieli wchodzić przez bramę dziedzińca wewnętrznego, ubiorą się w lniane szaty, nie włożą na siebie nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i wewnątrz. Lniane mitry będą mieli na swej głowie i lniane spodnie na swych biodrach.
nie będą się opasywać niczym, co wywołuje pot. A gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny, do ludu na dziedzińcu zewnętrznym, zdejmą z siebie swoje szaty, w których pełnili służbę, a złożą je w komorach świątyni i ubiorą się w inne szaty, nie będą uświęcali ludu swoimi szatami. Nie będą golić swojej głowy, ani nie będą zapuszczać włosów, ale będą równo strzyć swoje głowy. Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy będzie miał wchodzić na dziedziniec wewnętrzny. Nie będą brali sobie za żonę ani wdowy, ani porzuconej, ale wezmą sobie dziewicę z potomstwa domu Izraela lub wdowę, która została wdową po kapłanie. Będę uczyć mój lud różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także mają uczyć rozróżniać pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. A gdy będzie jakiś spór, oni staną, aby sądzić i będą sądzić według moich sądów. Będą przestrzegali moich praw i moich ustaw we wszystkie moje uroczyste święta i będą święcili moje szabaty. Nie będą się zbliżać do człowieka zmarłego, aby się nie zanieczyścić. Mogą się jednak zanieczyścić przy ojcu lub matce, przy synu lub córce i przy bracie lub siostrze, która jeszcze nie była zamężna. A po jego oczyszczeniu odliczą mu 7 dni. W tym dniu, w którym będzie wchodził do świątyni, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w świątyni, złoży ofiarę za swój grzech, mówi Pan Bóg. To będzie ich dziedzictwo. Ja jestem ich dziedzictwem. Nie będzie się im dawać posiadłości w Izraelu. Ja jestem ich posiadłością. Będą spożywali ofiarę z pokarmów, ofiarę za grzech i ofiarę za przewinienie. Do nich będzie należała wszelka rzecz ofiarowana Bogu w Izraelu. I to, co najlepsze ze wszystkich pierwocin wszystkiego i każda ofiara podniesiona ze wszystkich rzeczy. Wszystkie wasze ofiary będą należeć do kapłana. To, co najlepsze z waszych ciast, również dacie kapłanowi, aby sprawił, że błogosławieństwo spocznie na twoim domu. Kapłani nie będą jedli żadnej padliny ani tego, co rozszarpane, czy to z ptactwa, czy z bydlęcia. Rozdział 45. Gdy będziecie dzielić tę ziemię w dziedzictwo przez losowanie, oddacie na ofiarę Panu dział święty z tej ziemi, długi na 25 tysięcy prętów i szeroki na 10 tysięcy. Będzie to święty dział we wszystkich waszych granicach dookoła. Z tego będzie kwadrat na świątynię 500 prętów długości, na 500 szerokości dookoła, a wokół niego będzie wolna przestrzeń na 50 łokci. Z tej pierwszej miary odmierzysz 25 tysięcy długości i 10 tysięcy szerokości, a na tym będzie świątynia i miejsce najświętsze. Ten święty dział ziemi będzie należeć do kapłanów pełniących służbę w świątyni, którzy przystępują, aby służyć Panu. Będzie to miejsce na ich domy i miejsce święte na świątynię. A obszar długi na 25 tysięcy i szeroki na 10 tysięcy też będzie dla lewitów, którzy służą w domu na posiadłość liczącą 20 komórek. A na własność dacie miastu obszar szeroki na 5 tysięcy i długi na 25 tysięcy wzdłuż działu świętej ofiary. Będzie to dla całego domu Izraela. Dla księcia będzie obszar z obu stron działu świętej ofiary i własności miasta, przed działem świętej ofiary i przed własnością miasta, od strony zachodniej ku zachodowi i od strony wschodniej ku wschodowi, a długość będzie naprzeciwko każdego z tych działów od granicy zachodniej aż do granicy wschodniej. Ten dział ziemi będzie jego posiadłością w Izraelu, a moi książęta nie będą już uciskać mojego ludu, ale wydzielą ziemię domowi Izraela według jego pokoleń. Tak mówi Pan Bóg. Dosyć tego, książęta Izraela. Zaniechajcie przemocy i grabieży, wykonujcie sąd i sprawiedliwość i wycofajcie wasze obciążenia od mego ludu, mówi Pan Bóg. Będziecie mieli sprawiedliwe wagi, sprawiedliwą efę i sprawiedliwy bat. Efa i bat będą miały jednakową miarę, tak by bat zawierał 10 część homera, a także efa 10 część homera. Homer będzie podstawą miary. Sykl będzie miał 20 ger. 20 syklów, 25 syklów i 15 syklów stanowi dla was minę.
A taka będzie ofiara wzniesienia, którą będziecie ofiarowywać. Szóstą część efy z homera pszenicy dacie również szóstą część efy z homera jęczmienia. Ustawa dotycząca oliwy jest taka. Bat jest miarą oliwy. Będziecie dawać dziesiątą część bat z kor, czyli homer z 10 bat, bo 10 bat stanowi homer. Także jedną owcę z trzody liczącej 200 owiec z bujnych pastwisk Izraela na ofiarę z pokarmów, na całopalenie i na ofiary pojednawcze, aby dokonać przebłagania za nich, mówi Pan Bóg. Cały lud tej ziemi ma składać te ofiary wzniesienia księciu w Izraelu. Na księciu będzie ciążył obowiązek całopaleń i ofiar z pokarmów i z płynów na święta, na dni nowiu, na szabaty i na wszystkie uroczyste święta domu Izraela. On będzie sprawować ofiarę za grzech, ofiarę z pokarmów i całopalną oraz ofiary pojednawcze, aby dokonać przebłagania za dom Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Pierwszego dnia, pierwszego miesiąca weźmiesz młodego cielca bez skazy i oczyścisz świątynię. Kapłan weźmie nieco krwi z ofiary za grzech i pomaże odrzwia domu, cztery narożniki podstawy tego ołtarza i odrzwia bramy dziedzińca wewnętrznego. Tak samo uczynisz siódmego dnia tego miesiąca za każdego, który zgrzeszył nieświadomie i za prostego. Tak oczyścicie dom. W pierwszym miesiącu, 14 dnia tego miesiąca, będziecie mieli święto Paschy, święto 7 dni, w których będą spożywane chleby przaśne. I w tym dniu książę złoży cielca na ofiarę za grzech, za siebie i za cały lud tej ziemi. Przez 7 dni tego święta będzie ofiarowywać Panu na całopalenie 7 cielców i 7 baranów bez skazy codziennie przez 7 dni, a na ofiarę za grzech codziennie 1 kozła. A na ofiarę z pokarmów złoży efę na cielca, efę na barana i hin oliwy na efę. W 7. miesiącu, 15. dnia tego miesiąca, w święto będzie ofiarowywać właśnie to samo przez 7 dni, jak również ofiarę za grzech, całopalenie, ofiarę z pokarmów i oliwę. Rozdział 46. Tak mówi Pan Bóg. Brama dziedzińca wewnętrznego, która jest zwrócona ku wschodowi, będzie zamknięta przez 6 dni roboczych, ale w dniu szabatu będzie otwarta, także i w dniu nowiu będzie otwarta. I książę wejdzie przez przedsionek bramy zewnętrznej i stanie przy odrzwiach tej bramy. Następnie kapłani złożą jego całopalenie i ofiary pojednawcze, a on odda pokłon na progu bramy. Potem wyjdzie, lecz brama nie będzie zamknięta aż do wieczora. Podobnie lud tej ziemi będzie oddawał pokłon przed Panem u wejścia tej bramy w dni szabatu i w czasie nowiu. A całopalenie, które książę będzie ofiarowywał Panu w dniu szabatu, będzie się składało z 6 baranków bez skazy i 1 barana bez skazy. Ofiara z pokarmów z efy na barana, a na baranki ofiara z pokarmów będzie według woli jego ręki oraz hin oliwy na efę. A na dzień nowiu ma to być młody cielec bez skazy oraz 6 baranków i baran bez skazy. Na ofiarę z pokarmów ma ofiarować efę na cielca, efę na barana i na baranka według woli swojej ręki oraz hin oliwy na efę. A gdy książę będzie wchodził, wejdzie przez przedsionek tej bramy i wyjdzie tą samą drogą. Ale gdy lud tej ziemi wejdzie przed oblicze Pana na święta uroczyste, to ten, który wejdzie przez bramę północną, aby oddać pokłon, wyjdzie przez bramę południową. A kto wejdzie przez bramę południową, wyjdzie przez bramę północną. Nie wróci przez bramę, którą wszedł, ale wyjdzie przeciwległą. A gdy oni będą wchodzić, książę wśród nich wejdzie, a gdy będą wychodzić, wyjdzie. Także na święta i na uroczyste święta ofiarą z pokarmów będzie efa na cielca, efa na barana, a na baranki według woli jego ręki oraz hin oliwy na efę. A gdy książę będzie składał Panu dobrowolną ofiarę całopalną lub dobrowolną ofiarę pojednawczą, to niech mu otworzą wschodnią bramę, a złoży swoje całopalenie i ofiary pojednawcze, jak to czyni w dniu szabatu. Potem wyjdzie, a po jego wyjściu niech zamkną bramę. Ponadto codziennie złożysz Panu baranka rocznego bez skazy na całopalenie. Każdego rana złożysz go. Także ofiarę z pokarmów będziesz ofiarowywał przy nim każdego ranka.
szóstą część efy, trzecią część chinu oliwy, aby pokropić najlepszą mąkę, jako nieustanną ofiarę z pokarmów dla Pana, wiecznym postanowieniem. Tak więc mają składać baranka, ofiarę z pokarmów i oliwę każdego rana, jako całopalenie nieustanne. Tak mówi Pan Bóg, jeśli książę da jakiś dar któremuś ze swych synów, będzie to dziedzictwem jego synów, będzie to ich własność dziedziczna. Ale jeśli przekaże dar ze swego dziedzictwa któremuś ze swoich sług, wtedy będzie to jego aż do roku wyzwolenia, a potem wróci do tego księcia, ale do synów będzie należeć jego dziedzictwo. Książę nie będzie brał z dziedzictwa ludu, pozbawiając go siłą jego posiadłości, lecz ze swojej posiadłości da dziedzictwo swoim synom, aby nikt z mojego ludu nie był wyrzucony ze swojej posiadłości. Następnie wprowadził mnie przez wejście, które było z boku bramy, do komórek świętych dla kapłanów, które były zwrócone na północ, a oto było tam miejsce po obu stronach na zachód. I powiedział do mnie, to jest miejsce, gdzie kapłani będą gotować ofiarę za przewinienie i ofiarę za grzech, gdzie będą piec ofiarę z pokarmów, aby nie musieli wynosić ich na dziedziniec zewnętrzny na uświęcanie ludu. Potem wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny i oprowadził mnie po czterech rogach dziedzińca, a oto był dziedziniec w każdym rogu dziedzińca. W czterech kątach dziedzińca były dziedzińce długie na 40 łokci i szerokie na 30 łokci. Te cztery narożne dziedzińce miały ten sam wymiar, a dokoła nich czterech były rzędy pomieszczeń, a pod tymi rzędami uczyniono wokoło paleniska. I powiedział mi, to są miejsca dla tych, którzy gotują, gdzie słudzy domu będą gotować ofiary ludu. Rozdział 47. Potem zaprowadził mnie do wejścia domu, a oto wody wypłynęły spod progu domu, w kierunku wschodnim, gdyż przednia strona domu była zwrócona ku wschodowi, a wody spływały spod prawej strony domu ku południowej stronie od ołtarza. Stamtąd wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, drogą wschodnią, a oto wody wypływały z prawej strony. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kostek. Potem odmierzył drugi 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a ta sięgała aż do bioder. A gdy znowu odmierzył 1000, była rzeka, której nie mogłem przebrnąć, gdyż woda wezbrała. Była to woda, którą trzeba było przepłynąć, i rzeka, której nie mogłem przejść. Wtedy powiedział do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy się odwróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. I powiedział do mnie, te wody wypływają ku krainie wschodniej, schodzą do równin i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. I stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza, gdziekolwiek popłyną potoki, będzie żyć i będzie bardzo dużo ryb, bo dotrą tam wody i zostaną uzdrowione. Wszystko będzie żyć, dokądkolwiek dotrze potok. Stanie się i to, że rybacy staną nad nim od En-Gedi aż do zdroju Eglaim. Tam będą rozciągać sieci, będzie bardzo dużo ryb rozmaitego rodzaju, będą jak ryby wielkiego morza. Lecz jego błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą przeznaczone na sól. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wszelkie drzewa wydające owoce, drzewa, których liść nie więdnie, ani owoc nie ustaje. W swoich miesiącach wydadzą pierwociny, bo wody dla nich wypływają ze świątyni, dlatego ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. Tak mówi Pan Bóg. To jest granica, według której podzielicie ziemię w dziedzictwo według 12 pokoleń Izraela. Józef będzie miał dwie części. Posiądziecie ją dziedzicznie, porówno jedno pokolenie, jak i drugie, ziemię, którą przysiągłem dać waszym ojcom. I ta ziemia przypadnie wam w dziedzictwo. To jest więc granica tej ziemi od strony północnej, od Wielkiego Morza w kierunku Hetlon, idąc do Sedada.
Hamat, Berota, Sibraim, które są pomiędzy granicą Damaszku a granicą Hamat, Hasar Hattikon, które jest przy granicy Hauranu. Granicą od morza będzie Hasar Enan, granica Damaszku i północna strona na północy i granica Hamat to jest strona północna, a strona wschodnia między Hauran i między Damaszkiem, między Gileadem i między ziemią Izraela przy Jordanie. Będziecie mierzyć od tej granicy przy Morzu Wschodnim, to jest strona wschodnia, a strona południowa na południu od Tamar aż do wód sporu w Kadesz, od rzeki aż do Wielkiego Morza, to jest strona południowa na południu. Strona zaś zachodnia, Wielkie Morze od granicy aż do miejsca, skąd idzie się do Hamat, to jest strona zachodnia. A tak podzielicie sobie tę ziemię według pokoleń Izraela. A gdy ją podzielicie, przypadnie ona w dziedzictwo wam i cudzoziemcom, którzy przebywają wśród was, którzy zrodzą synów wśród was. Będą dla was jak zrodzeni w ziemi pośród synów Izraela. Z wami będą mieli dziedzictwo pośród pokoleń Izraela. A w którymkolwiek pokoleniu cudzoziemiec będzie przebywał, tam mu dacie jego dziedzictwo, mówi Pan Bóg. Rozdział 48. A oto imiona pokoleń na północnym krańcu wzdłuż drogi Hetlon w kierunku Hamat, Hasar Enan, do granicy Damaszku na północy i aż do Hamat, od strony wschodniej aż na zachód, jeden dział dla Dana, a obok granicy Dana, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Aszera. Obok granicy Aszera, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Neftalego, a obok granicy Neftalego, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Manassesa. A obok granicy Manassesa, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Efraima. A obok granicy Efraima, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Rubena. A obok granicy Rubena, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Judy. A obok granicy Judy, od strony wschodniej aż do strony zachodniej, będzie święty dział, szeroki na 25 000 prętów i długi jak każdy z pozostałych działów od strony wschodniej do strony zachodniej, a w jego środku będzie świątynia. Ten dział, który macie ofiarować Panu, będzie długi na 25 000 prętów i szeroki na 10 000. Do nich, to jest kapłanów, będzie należał ten święty dział. Na północy 25 000 prętów, na zachodzie 10 000 szerokości, na wschodzie 10 000 szerokości i na południe 25 000 długości. W jego środku będzie świątynia Pana. To ma być dla uświęconych kapłanów spośród synów Sadoka, którzy pełnili moją służbę i nie błądzili, gdy błądzili synowie Izraela, jak błądzili inni lewici. I ten święty dział z ofiar tej ziemi będzie rzeczą najświętszą obok granicy lewitów. Obok granicy kapłanów będzie dział lewitów o długości 25 000 prętów i o szerokości 10 000. Cała długość będzie wynosiła 25 000, a szerokość 10 000. I nie będą mogli go sprzedać, ani zamienić, ani pierwocin ziemi przekazać innym, gdyż jest poświęcony Panu. A 5 000 prętów, które pozostaną z szerokości wzdłuż 25 000, stanowi miejsce pospolite na miasto, na zamieszkanie i na pastwiska, a miasto będzie w jego środku. Oto jego wymiary. Strona północna 4500 prętów, strona południowa 4500, strona wschodnia 4500 i strona zachodnia 4500. Pastwiska miasta na północ 250 prętów, na południe 250, na wschód 250 i na zachód 250. To, co pozostanie wzdłuż świętego działu, będzie mieć 10 000 prętów na wschód i 10 000 na zachód. Będzie to wzdłuż świętego działu, a plony tego miejsca będą na utrzymanie sług miasta. A ci, co służą miastu, będą sługami spośród wszystkich pokoleń Izraela. Cały ten święty dział będzie wynosił 25 000 prętów na 25 000. Ofiarujecie kwadrat świętego działu wraz z posiadłością miasta. To, co pozostanie, będzie dla księcia z obu stron świętego działu,
i posiadłości miasta wzdłuż 25 tysięcy prętów ofiary aż do granicy wschodniej i na zachód wzdłuż 25 tysięcy prętów do granicy zachodniej. Wzdłuż innych działów będzie to dla księcia, a będzie to święty dział, a świątynia domu będzie w jego środku. Od posiadłości lewitów i od posiadłości miasta, które będą w środku tego, co należy do księcia, pomiędzy granicą Judy i granicą Beniamina, będzie to należało do księcia. Pozostałe pokolenia od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Beniamina. Obok granicy Beniamina od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Symeona. Obok granicy Symeona od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Izachara. Obok granicy Izachara od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Zebulona. Obok granicy Zebulona od strony wschodniej aż do strony zachodniej, jeden dział dla Gada. Obok granicy Gada po stronie południowej na południe, granica będzie od Tamar aż do wód sporu w Kadesz, w stronę rzeki do Wielkiego Morza. To jest ziemia, którą podzielicie przez losowanie między pokolenia Izraela i to są działy, mówi Pan Bóg. To też są wyjścia z miasta od strony północnej 4500 prętów, a bramy miasta będą nazwane według imion pokoleń Izraela. Trzy bramy na północy, brama Rubena jedna, brama Judy jedna i brama Lewiego jedna. Od strony wschodniej 4500, a bramy trzy, brama Józefa jedna, brama Beniamina jedna i brama Dana jedna. Od strony południowej 4500 prętów, a bramy trzy, brama Symeona jedna, brama Izachara jedna i brama Zebulona jedna. Od strony zachodniej 4500, a bramy trzy, brama Gada jedna, brama Aszera jedna i brama Neftalego jedna. W około 18 tysięcy prętów, a imię miasta od tego dnia będzie Pan tam mieszka.